Pochwalony Jezus Chrystus! Dzisiaj przeżyjemy dzień razem z Matką Bożą. Pierwsza sobota miesiąca to jest szczególna sobota poświęcona Matce Bożej. Dzisiaj Ewangelia jest o synu marnotrawnym. Dwaj synowie. Jeden starszy został przy ojcu, a syn marnotrawny poszedł w siną dal, pogrzeszył, wrócił, ojciec mu przebaczył. I co się dzieje ze starszym synem? Na to rozgniewał się starszy syn i nie chciał wejść na ucztę, którą ojciec przygotował. Wtedy ojciec wyszedł do niego i tłumaczył mu. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli tutaj i na starszego syna, i na ojca wobec starszego syna, ponieważ my często jesteśmy tymi starszymi synami, czyli cały czas przy ojcu. Jesteśmy przy Bogu z większą radością albo z mniejszą radością. Ale skoro oglądamy Zoom, to najprawdopodobniej mamy serce, które nie odeszło gdzieś, nie odeszło za mocno. Też potrzebuje nawrócenia. Ale w tym momencie to nie jest, że jesteśmy tam w tych pastwiskach, gdzie są świnie i z nimi jemy. A jesteśmy przy ojcu. I w momencie, kiedy ojciec okazuje miłosierdzie synowi wracającemu, drugi syn nie zgadza się na to. Rozgniewał się na miłosierdzie Boże, na miłosierdzie ojca. Nas też czasem boli to, że Bóg jest miłosierny. Gdy widzimy powrót kogoś, zwłaszcza kogoś, kto nas skrzywdził, kogoś, przez kogo straciliśmy kawałek życia, kawałek pracy, rodzinę, ktoś nas obraził i ta osoba w pewnym momencie się spowiada i otrzymuje rozgrzeszenie, idzie do komunii, tak jak my, staje gdzieś obok, pełni jakieś funkcje, widzimy, że tam z jakimś hierarchą rozmawia, jest blisko. Nieraz takie sytuacje spotykamy. Były mąż, była żona, ktoś tam zabolało w życiu, zostawił, a teraz gdzieś tam się przyjaźni i to boli. Nie chcę wejść na tę ucztę. Nie chcę wejść na to miłosierdzie. Nie zgadzam się, żeby ten mój ból, to co przeżyłem, miało być teraz tak, że nic się nie stało. Ale Jezus nie mówi, że nic się nie stało i ten ojciec też nie mówi do nikogo nie mówi, nic się nie stało. Ale mówi, jestem wierny miłości. Kocham do końca. Będę kochał. Moja miłość nie zmieni się przez grzech. Grzech nie będzie dyrygował Bogiem. Bóg jest niezmienny w miłości, bo grzech nie rządzi Bogiem. Grzech nami rządzi, niestety. I tu potrzebujemy nawrócenia. Grzech zaczyna rządzić tym starszym synem, że nie wejdzie na ucztę, że nie będzie się cieszył z ojcem. A ojciec, który kocha, i znowu nie tylko syna, który wrócił, ale jego miłość jest do syna, który jest z nim cały czas. I w tym momencie, jak ten syn doświadcza buntu i mówi, nie wejdę na ucztę, ojciec wychodzi z uczty. Wychodzi z tej radości, w której jest, żeby zająć się tym, który się buntuje w tym momencie. Ciągłe u Boga, ciągłe ręce pełne roboty. Bo jak dzisiaj my mamy dobry dzień, to mąż się buntuje. A jak dzisiaj my się buntujemy, to może mąż jest spokojny, albo żona jest spokojna. Jak dzisiaj jeden mój współbrat będzie miał handrę, to może ja będę spokojny. Innym razem mi jest ciężko i tak dalej. Bóg ma cały czas pełne ręce roboty, żeby każdego z nas przytulać w naszym momencie trudu, kiedy coś przeżywamy, ale On to robi. Niech to będzie taki dzień z Maryją, pełen takiej wdzięczności za miłość Bożą, że On się, Pan Jezus się mną cały czas zajmuje. Daję Mu wytchnienie, bo mam dobry dzień, to musi się kimś z mojej rodziny zająć, albo jeszcze kimś. Cały czas ręce pełne roboty. Boże, dziękuję Ci, że z nas nie rezygnujesz, że jesteś dobry dla starszego syna, dla młodszego syna, że jesteś Bogiem miłosierdzia. Niech nas błogosławi nasz dobry Bóg, abyśmy w Nim żyli. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca, zapraszam Was na nabożeństwo pierwszosobotnie na kanale Mocni w Duchu Live o godzinie 18:00 msza święta, po niej zrobimy medytację, potem różaniec,
uwielbianie Pana Boga, zawierzenie się Maryi. Zapraszam na 18 na kanał Mocni w Duchu Live. A teraz kciuk w górę, subskrybujcie tutaj nasz kanał i pomodlimy się do Matki Bożej. Chcę zamieszkać z Tobą, Maryjo. Tutaj link poniżej.